Polecimy. Halo, halo! Halo, halo! Halo, halo! Słychać nas? Każdy czym innym zajęty. To jest normalnie konferencja. Halo, konferencjo! Halo, halo! Nie mam poczucia humoru w ogóle chyba. Normalnie. My tutaj się zaraz zacznę tańczyć przed tym chyba. Nie zauważam. Ale przejdę. Dobra. Halo, halo! Czy ktoś nas słyszy? Czy ktoś nas widzi? Halo, halo! Pomachajcie nam też! Nie bójcie się, to nie boli! Bądźcie kreatywni! Nie wiem, czy nas słyszą, właśnie. Zaraz trzeba zadzwonić do organizatora konferencji tam. No tak, ale może telefon odbierze. No, Szymonie, czy nas słychać tam na głośnikach? Okej, dobra, bo wiesz... Przyciszył głośniki. Tak nam zrobił, żeby nie było nas słychać. Specjalnie. No, a teraz możesz pomachać, Szymon? No, nie słyszysz? Halo, raz, dwa, trzy, a teraz słychać? Ja ciebie nie słyszę. Kurczę. A raz, dwa, trzy, teraz słychać? A ty mnie tam słyszysz? Ja cię słyszę idealnie. Kurczę, niedobrze, ponieważ... Nie słychać się w ogóle. Dobra, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, słychać? Ja będę mówił co... Okej, dobrze. Dobra, co było? O, teraz słyszę się... Słyszę siebie w tle, ale jak ty? Halo? Halo, halo, bo ja was straciłem dźwięk. Słuchajcie, czy nas słychać tam u was na sali? Jeśli nas słychać, to może pomachajcie nam chociaż trochę. Szymon, teraz słyszę was. Okej, dobra. Dobra, czekam. Dobra, Szymon, jak tam? Rewelacyjnie. Rewelacyjnie? Jest super. Tak, jest doskonale. Dobrze, słychać nas doskonale, tak? Dobra, to teraz posłuchaj mnie, Szymonie. Ja będę wstanę i będę mówił cały czas, a przejdę w to miejsce, z którego chciałbym mówić, bo chciałbym mówić będąc za kamerą. I teraz pytanie, 1, 2, 3, czy w tej chwili mnie słychać? Powiedz, czy teraz mnie słychać? Słychać, jest nieźle, może być. Jest nieźle, może być? No, tak, troszkę się tnie, troszkę... Pajdzie. Nie mam wejścia. Troszkę się tnie, a jeśli będę w tym miejscu, czy jest lepiej?
Tak? W tym miejscu jest lepiej? Adam, jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze? Jest okej. Jest okej? Dobra, to ja pozwolę sobie po prostu usiąść na krzesełku. O, tak boczkiem na krzesełku sobie usiądę. Myślę, że teraz będzie mnie widać i będzie mnie słychać. Jest dobrze? Tak, bardzo dobrze. Bardzo dobrze? Bardzo dobrze. Super. Więc powiem tak. Witam serdecznie wszystkich tam u was na Śląsku i witam z Kołobrzegu, z drugiej strony Polski zupełnie. Mam nadzieję, że to, co mówię, jest słyszalne i widoczne. Szymon, ciebie widzimy idealnie, wprost, idealnie na samym środku naszego ekranu. O, dziękuję serdecznie. Chciałbym powitać tam wszystkich, zwłaszcza, że wiem, że przedstawiciele władzy są na miejscu i przedstawiciele naszego kochanego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tutaj jesteśmy w szkole, w zespole szkół numer 2 w gimnazjum w Kołobrzegu, gdzie właśnie od 2 dni wdrażamy nowoczesne technologie. I przede wszystkim chciałbym pochwalić się tutaj tą szkołą, która zdecydowała się na taki ruch. Chciałbym, abyście ją zobaczyli i... O, przepraszam, chwileczkę, bo Szymon coś mi dzwoni. Szymonie, cóż tam? Dobrze. Dobra, okej. Okay. No to w takim układzie ja za 5 minut. Dobra, na razie. Dobrze, no to Szymon mnie przystopował. 5 minut. Mamy, oni tam 5 minut czekają. To ja powiem wam, czego żeśmy dokonali w ciągu ostatnich 2 dni. A oni nie wsłuchają, czego żeśmy dokonali po prostu. Więc udało mi się tutaj zorganizować wam salę informatyczną w ten sposób, że macie komputery z systemem operacyjnym Linux obok systemu operacyjnego Windows, więc możecie uczyć dzieci różnorodności, tego, że są różne systemy, że nie istnieje tylko jeden, ale są dwa różne. To wszystko, co możecie zrobić na tych komputerach, to macie tutaj. Dla dzieci jest ważna informacja, że system operacyjny Linux, słuchajcie, jest legalny, wolny i otwarty, darmowy, możliwy do wykorzystania przez każdego, wszędzie. Więc jeśli na przykład tutaj w szkole macie zainstalowanego Linuxa na komputerach, to tego samego Linuxa, dokładnie tak samo wyglądającego, możecie wziąć sobie do domu. I w domu możecie uczyć się dokładnie tego samego, czego uczycie się w szkole. Nie ma problemu, że w szkole macie wersję programu X, a w domu macie wersję Y i w najgorszym przypadku wy w domu nie możecie otworzyć czegoś ze szkoły lub w szkole nie może otworzyć czegoś, co zrobicie w domu. Tutaj ten problem zanika, ponieważ po prostu na istotnej świecie możecie mieć to wszystko, co macie tutaj w domu. Nauczyciel wam zrobi kopię płytki, możecie tę płytkę skopiować w 3000 egzemplarzy, rozdać wszystkim swoim znajomym, każdy może tego używać. Każdy wszędzie. W szkole, w domu, w pracy, w przedszkolu, na przystanku autobusowym. Mam pytanie. Kto z was ma telefon z Androidem? Uczniowie mają, nauczyciele nie mają. Tak to jest, uczniowie są dużo bardziej do przodu. Ja jeszcze potem... Będziemy zaczynali teraz, będzie cicho tam już. Dobra, okej, okay, cicho, cicho, zaczynamy. Cisza, słuchamy. Innowacyjne zastosowanie innowacyjnych technologii multimedialnych,
tej szkole. Także myślę, że będzie to dzisiaj spotkanie osób, które chcą się podzielić swoimi własnymi doświadczeniami. To spotkanie w gronie przyjaciół, bo wiem, że część z Państwa się zna, że Państwo w realnym życiu przypadkiem siedzi ze sobą, się kontaktują, bo nie mają doświadczenia związane właśnie ze stosowaniem tego. Także ja życzę Państwu owocy obrad i myślę, że do kolejnych dobrych spotkań. Dzień dobry wszystkim. Ja bardzo się cieszę, że mogę tutaj dzisiaj być z Wami. Bardzo zainteresowała mnie koncepcja i pomysł nowego modelu szkoły. Tym bardziej mnie zainteresowała, że skupiona jest na szkolnictwie zawodowym, które mocno niedowane, jak to wiele lat było niedoceniane. Nie spóźnię. Bardzo dobrze, że dziś spotkałem się ze szkole szkół zawodowych. Także na temat nowego modelu szkoły skupionego na szkolnictwie zawodowym. Bardzo się cieszę, ja życzę bardzo pomocnych poprawek. Mam nadzieję, że to sytuacja. Nie mamy większych problemów. Jeszcze może serdecznie podziękuję inicjatorowi naszej konferencji, organizatorowi, pan Szymon Kołkol, Okej, witamy, witamy. Możemy Wam tutaj tak pomachać, że witamy. Słyszymy w miarę możliwości technicznych. O, Szymon, pięknie Cię widać. Mam taką propozycję, mam tutaj Państwa na sali. Ja może powiem, że Państwo się przedstawili, którzy będą oczywiście w grupie po drugiej stronie tabla, żeby mieli taką zajętą interakcję. Tutaj to tak, zacznijmy od młodego pokolenia. A musisz wyjść tam na środek. Tak, to też, to dla Ciebie wszystko. Tamto szkoła to jest... Zaraz szybciutko pokażę. Coś tu tutaj. O, to jest Jastrzębie Zdrój. Teraz to jeszcze do tego wszystkiego doszły problemy techniczne, bo widzę, że stanęła transmisja obrazu, to znaczy coś się na łączu stało. Czekamy chwilę, bo to czasami
No niestety Google tak ma, że czasami potrafi stanąć. I tyle. To jest taki problem drobny, kiedy nie mamy na to żadnej możliwości. Tak. Nawet nie tyle technika wyższa, po prostu oni tam mają jakieś te swoje serwery, gdzie to utrzymują. No i jeśli coś nie działa, to nie działa. Jesteśmy zależni od operatora tam, dlatego ja właśnie promuję wolne i otwarte rozwiązania, gdzie można uniezależnić się od strony trzeciej. Bo można mieć własny serwer, można mieć własne oprogramowanie, można sprawować pełną kontrolę nad tym oprogramowaniem, ponieważ mamy dostęp do kodów źródłowych. To jest taka analogia jak mechanik samochodowy, który nie może otworzyć pokrywy silnika tej plastikowej, bo mu nie wolno. On może tylko tam włożyć na przykład wtyczkę i coś powie mu, słuchaj, należy wymienić świecę. Ale on nie wie, jak działa tłok, nie wie, jak to tam coś, że jest sprężanie, że wtrysk mieszanki, zapłon, rozprężanie i tak dalej, ponieważ mu nie wolno tam zajrzeć. Tak jest na przykład z oprogramowaniem Microsoft Office. Wolno wam się pogrupić. O, halo Szymonie. Chwileczkę wybiło w sieci, nie wiem dlaczego. Tutaj zakończyliśmy prezentację, żeby nie przedłużać, oddaję w takim razie głos Państwu, ja się jutro w Okej, dobrze. Witam zatem jeszcze raz serdecznie wszystkich i tutaj, i tam. Ja będę się tak co chwila niestety odwracał. Mam nadzieję, że słychać mnie głośno i wyraźnie na sali u Was. Jeśli tak, mam prośbę, abyście pomachali do nas. Super, my również pomachamy Wam. Mamy pewność, że dobrze się słyszymy. Adamie, ja mam jeszcze jedną taką krótką uwagę, bo troszeczkę mi tam się tniesz, wiesz? Ja byś mógł mówić troszeczkę wolniej, dobra? Dobrze, postaram się mówić wolniej. Tylko wam się właśnie... O! Zacina się u was coś internet. Dobrze. Mówię wolno i wyraźnie. Super. Przede wszystkim chciałbym się przedstawić. Nazywam się Adam Jurkiewicz i mam tą przyjemność i zaszczyt być członkiem takiej elitarnej grupy Edu Zmieniaczy, która nazywa się Super Belszy RP. Myślę, że tam wam siedzącym w Jastrzębiu za bardzo tego przedstawiać nie trzeba, ale powiem tu, żeby wszyscy wiedzieli. Grupa Super Belszy powstała na Facebooku. Owszem, tak, my wykorzystujemy Facebooka do tego, żeby rozmawiać ze sobą. I wykorzystujemy go po prostu po to, aby omawiać różne rzeczy, dzielić się pomysłami, dzielić się naszą wiedzą. Jeśli na przykład jakiś nauczyciel nie wie, jak coś zrobić, pisze tam na fejsie, słuchajcie, a czy ktoś wie, jak zrobić ładne banery na stronę internetową? I wtedy inny nauczyciel szybko mu powie, okej, słuchaj, tam sobie wyklikaj ten adres internetowy, tamta strona, tam to zrobisz. O, muszę na chwilę przestać. Bo tam widzę, że zastygli w bezruchu, patrząc na nas. A ja mam dwie kartki do przeczytania. Wczoraj siedziałem do 11 w nocy, usilnie pisząc. No cóż, poczekamy. Także tutaj wam powiem na szybko. Facebooka można używać na wiele sposobów. Także i TikTok. Mam na przykład kolegę, który
na Facebooku zakłada każdej swojej klasie grupę zamkniętą i na przykład zadanie domowe publikuje na Facebooku i powiedział, że najszybciej co jakiś uczeń dał mu odpowiedź na zadanie domowe, to był kwadrans. 15 minut zegarkiem w ręku oczekiwał raptem od momentu, jak wrzucił zadanie domowe, na to, żeby dostawać pierwsze odpowiedzi. I to było wieczorem. No bo się okazało, że uczeń... O! Wróciliście! Wróciliście! U nas jest problem, wiesz? No wiem! Wiem, niestety... To tak bywa czasami. Ale nie przejmujcie się. Serwery linuxowe potrafią zniwelować te problemy. Super. Tutaj stoi właśnie od wczoraj nowy serwer linuxowy. Jak widać, jest fajnie. Dobrze. Wracając do tego, co chciałem wam powiedzieć. No bo mój wykład brzmi w imię zasad, czyli etos komputerowych cybermagików. Chciałbym opowiedzieć właśnie o takich cybermagikach. O osobach, które wiele potrafią. Ale zanim zacznę o nich mówić, to mam kilka pytań. Zarówno tutaj do sali, jak i do was tam. Pierwsze pytanie brzmi. Pomyślcie sobie, ilu z was korzysta z takiej usługi jak e-mail, jak poczta elektroniczna? No, każdy, tak? Chyba wszyscy. Inaczej, czy ktoś dzisiaj nie korzysta z poczty e-mail, to byłoby pytanie. Myślę, że nie byłoby rąk. A ilu z was, głównie młodzież, ale myślę, że starsi również, korzysta z wyszukiwarki Google'a? Ilu z was korzysta z Facebooka, z LinkedIn, z innych sieci społecznościowych, z Frendiki, z Diaspory? A kto z was tam siedzących ma telefon z Androidem? No brawo, brawo, nawet są nauczyciele. Słuchajcie, mam kolejne pytanie, abyście się zastanowili. Ilu z was posiada w domu bądź widziało najnowsze telewizory z funkcjami Smart TV? O, nawet jest ktoś, tak. Słuchajcie, ja też widziałem, nie posiadam, ale widziałem. Teściu mój kupił sobie nowy. A mam teraz pytanie takie z dziedziny informatycznej. Ilu z was słyszało o liście top 500 najlepszych i najszybszych superkomputerów akademickich świata? Nie słyszeliście? Otóż powiem wam, istnieje taka lista. Ośrodki akademickie na świecie mają superkomputery. Te superkomputery służą na przykład do modelowania pogody, do obliczeń nad nowymi lekami, służą ośrodkom innym akademickim do wykonywania obliczeń matematycznych różnych. Są bardzo ciekawe. I dlaczego to wszystko wam tak pytam się? Ponieważ chciałbym powiedzieć, że takich rozwiązań zapewne by nie było, gdyby właśnie nie cybermagicy, o których chciałbym opowiadać. To są tacy ludzie, którzy działają pro publico bono i tworzą takie rozwiązania informatyczne, które naprawdę są przydatne wszystkim. Oni opanowali do perfekcji te technologie informatyczne, które w wolnych chwilach pokazują światu i innym. I pokazują w ten sposób, ile oni, ci cybermagicy, potrafią. W ten sposób właśnie pokazują, że tworzą różnego rodzaju oprogramowanie, z którego my możemy dzisiaj korzystać. I dalej, w tym co mówię, chciałbym opowiedzieć wam o takich kilku fenomenach, które moim zdaniem istnieją nawet w naszym świecie. Fenomen pierwszy, właśnie odnoszący się do tych superkomputerów uniwersyteckich. Otóż, nie wiem czy wiecie, ale zarządzający nimi ludzie
używają takiego systemu operacyjnego i takiego oprogramowania, które pozwala im na dostosowanie się do indywidualnych potrzeb. Konieczna jest wiedza, techniczna wiedza. Nie potrzeba żadnych opłat licencyjnych. Wszystko jest legalne i darmowe. Jeszcze raz powtórzę. Konieczna jest techniczna wiedza ludzi to obsługujących. A wszystko, co robią, jest legalne i darmowe i inni również mogą z tego korzystać. Fenomen drugi, o którym chciałbym powiedzieć. My wszyscy, zarówno my, jak tu siedzimy, jak i wy, jak tam siedzicie, jak i nasi rodzice, nasi znajomi z pracy, dzieci, wszyscy dysponujemy w zasięgu ręki oprogramowaniem, które jest legalne, darmowe, dla wszystkich, do wykorzystania bez żadnych ograniczeń i bez żadnych opłat. Tylko nie korzystamy z niego. Dlaczego? To pytanie pozostawię po prostu w powietrzu. I przejdę do fenomenu trzeciego, o którym chciałbym wam powiedzieć. Uczymy nasze dzieci wielu dziwnych rzeczy. Myślę, że młodzież może to potwierdzić, że wielu dziwnych rzeczy się uczy w szkole. Ale myślę również, że nauczyciele potwierdzą, że staramy się uczyć je tak, aby wyrosły na dobrych ludzi, bo to jest ważne. I na porządnych obywateli, aby dzieci miały zapewniony dobry start w życie. Dlaczego więc nie uczymy ich używania takiego oprogramowania, które można legalnie używać zawsze i wszędzie? Móc dostosować je do swoich własnych potrzeb. Móc w pełni je kontrolować, aby to uczeń i człowiek kontrolował oprogramowanie, a nie oprogramowanie kontrolowało człowieka. I wszystko bez żadnych opłat. Fenomen czwarty, o którym chciałbym powiedzieć. Ten jest taki troszkę polityczny, więc proszę mi wybaczyć. Ale, o, teraz tutaj u mnie wygaszacz ekranu, już wróciłem, mam nadzieję. Otóż fenomen czwarty. Dlaczego nie stawiamy na rozwój naszych dzieci w imię szerokiego dzielenia się wiedzą? Używania takich rozwiązań, którymi można się dzielić i które mogą pozwolić nam, naszemu krajowi, budować przewagę gospodarczą w świecie. Właśnie dzięki temu, że wielu będzie znało wiele różnych rzeczy, wiele rozwiązań, będzie mogło używać tych rozwiązań legalnie, za darmo i wszędzie. W edukacji, w domu, w pracy. Kolejny fenomen, o którym chciałbym powiedzieć, a właściwie zadać takie pytanie. Dlaczego pozwalamy zagranicznym koncernom decydować za nas o oprogramowaniu, jakie mamy używać na naszych komputerach, zamiast decydować świadomie i samodzielnie. I fenomen szósty, o którym powiem na samym końcu, na razie niech pozostanie tajemnicą. Pozostanie was w takim oczekiwaniu na ten fenomen szósty. A teraz powiem, jeśli jeszcze nie wiecie, o czym chciałbym mówić. Oto chciałbym przedstawić
wolne i otwarte oprogramowanie. System operacyjny, który nazywa się Linux. I chciałbym opowiedzieć o cybermagikach. O takich ludziach, którzy tworzą te rozwiązania. Którzy potrafią... No tam już nie powiem. Tam skończę za chwilę. Którzy potrafią dużo więcej niż przeciętny informatyk, który potrafi tylko używać oprogramowania w takim zakresie, w jakim pozwala na to jego prędkość. Słuchajcie, przycięło mi troszeczkę wypowiedź, więc powiem o tych cybermagikach, o których chciałbym mówić. Cybermagicy, którzy tworzą te rozwiązania, a więc wolne i otwarte oprogramowanie, a więc systemy operacyjne Linux, to ludzie, którzy potrafią dużo więcej niż każdy przeciętny informatyk w cudzysłowiu, który tylko potrafi używać oprogramowania w takim zakresie, w jakim pozwala na to jego producent. Ponieważ nawet nie ma możliwości zobaczyć, jak to oprogramowanie tak naprawdę działa. Wolne i otwarte oprogramowanie, o którym chcę opowiedzieć, to cztery wolności. Cztery wolności, które moim zdaniem każdy powinien przynajmniej raz usłyszeć i poważnie się nad nimi zastanowić. Wolność 0 to wolność uruchamiania programu w dowolnym celu. Nikt nie ogranicza nas do tego, że program możemy użyć tylko w jednym konkretnym celu. Możemy go użyć w dowolnym celu. Wolność pierwsza bardzo, bardzo potrzebna tym, którzy chcą być informatykami w przyszłości. To wolność analizowania, jak program działa i dostosowywania go do własnych potrzeb. Z tej wolności korzystają właśnie ci, którzy tworzą superkomputery z listy TOP 500. Do nich jeszcze powrócę za chwilę. Wolność druga. Myślę, że bardzo ważna dla nas wszystkich. To wolność rozpowszechniania kopii, abyście mogli pomóc sąsiadom. To wolność do tego, żeby każdy wykonał dowolną ilość kopii tego oprogramowania i rozdał je każdemu, aby każdy mógł legalnie i bezpiecznie z niego korzystać, bez żadnych ograniczeń. I wolność trzecia, bardzo ważna moim zdaniem dla edukacji. To wolność udoskonalania programu i publicznego rozpowszechniania własnych ulepszeń, dzięki czemu może z nich skorzystać cała społeczność. A więc wy, a więc ja, a więc wy, wszyscy. Wszyscy w całym kraju i na całym świecie. I Linux to właśnie wolne i otwarte oprogramowanie, a więc wszystkie te powyższe wolności. Dodatkowo również to stabilność, szybkość i dostępność na różne komputery. I nie wiem, czy wspominałem, ale na Linuxa nie ma wirusów. Tak po prostu ich tam nie ma. A cybermagicy, o których chciałbym właśnie wam powiedzieć, to ludzie, którzy potrafią efektywnie z tego wszystkiego korzystać i tworzyć różne cuda techniki, z których my dzisiaj korzystamy. Wymienię tutaj kilka, żeby dać wam pogląd. Nie wiem, czy znacie system operacyjny firmy OS X, firmy Apple, lub też iPada, którego bardzo lubi Ewa, która tam jest. To system,
który bazuje na wolnym i otwartym oprogramowaniu, na systemach BSD. Android, którego używacie w telefonach firmy Google, bazuje na Linuxie. Chrome OS, którego w tej chwili bardzo reklamuje firma Google, bazuje na Linuxie. Rozwiązania Smart TV, które znajdziecie w swoich telewizorach, bazują na Linuxie. Facebook działa dzięki Linuxowi i językom oprogramowania PHP, które są wolne i otwarte. Diaspora, Friendica, sieci społecznościowe zdecentralizowane, wolne i otwarte, bazują na Linuxie i na PHP. Systemy WordPress, Joomla, Drupal to są systemy zarządzania treścią, których używa na przykład Biały Dom, Ministerstwo Administracji Cyfryzacji Gospodarki, Sejm, Senat, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej. One wszystkie bazują na wolnym i otwartym oprogramowaniu. Ich nie byłoby, gdyby nie ci cybermagicy, którzy to tworzą. Google. Cały Google bazuje na Linuxie. Idąc dalej, mamy wiele oprogramowania edukacyjnego. Ja tutaj wymienię kilka. Scratch, język programowania wizualny. Eclipse, środowisko do tworzenia oprogramowania dla Androida. Takie oprogramowanie jak GeoGebra, które myślę, że wielu nauczycieli matematyki zna. TuxPaint, prościutki, ale przepiękny program do nauki rysowania. Turtle Art, środowisko do nauki języka programowania Logo. To wszystko wolne i otwarte oprogramowanie, które każdy może używać dowolnie, legalnie, wszędzie. Mamy również oprogramowanie użytkowe. Tutaj wymienię tylko kilka. Edytor graficzny GIMP. Myślę, że wiele osób go zna. Pakiet LibreOffice. Nie wiem, czy znacie, ale za chwileczkę pokażę jego stronę internetową. Ja osobiście z niego korzystam i jest naprawdę rewelacyjny. Oprogramowanie Epoptes, które z powodzeniem wykorzystujemy właśnie tutaj w tej szkole. Ono służy do zarządzania klasą i do pomocy uczniom w ich pracy zdalnie na komputerach. Tego jeszcze nauczyciele tutaj nie widzieli. Ja to pokażę później. Pokażę wam z kolei stronę domową tego projektu. I to również wolne i otwarte oprogramowanie. Aplikacje takie jak Firefox, przeglądarka Firefox. Myślę, że wielu z was korzysta z Firefoxa. O, przepraszam, muszę co jakiś czas ruszyć myszką. Firefox to wolne i otwarte oprogramowanie. Możecie z niego korzystać dzięki pracy wolontariuszy z całego świata. Właśnie takich cybermagików. I w końcu języki oprogramowania. Coś dla programistów. Wyobraźcie sobie, że najbardziej znany język oprogramowania C jest stworzony przez cybermagików w latach 70. zeszłego wieku właśnie jako wolne i otwarte oprogramowanie, żeby każdy mógł go używać i tworzyć w nim dalej. Języki oprogramowania takie jak PHP, Perl, czy Python, czy Java, czy Harbor, to wszystko wolne i otwarte języki oprogramowania. Każdy może z niego skorzystać. Każdy może się go nauczyć, każdy może go używać. I chciałbym powiedzieć teraz właśnie o takich przykładach z listy TOP 500. Dzięki właśnie Linuxowi, właśnie dzięki temu systemowi operacyjnemu, cybermagicy zarządzający superkomputerami potrafią tworzyć oprogramowanie na przykład do modelowania pogody. Tutaj, moi drodzy, z drugiej strony, na chwileczkę będę chciał przełączyć się i pokazać mój pulpit, aby pokazać wam i wam tutaj stronę tego projektu TOP 500. Teraz zrobię tutaj udostępnij ekran i udostępnię mój ekran.
Okej, okay. Powinniście teraz widzieć siebie w Google Hangout, ale ja to zminimalizuję. Teraz powinniście widzieć akurat stronę informacji o tej konferencji, co również widzą ludzie tutaj. I teraz pokażę wam stronę Top 500 Supercomputer Sites. I chciałbym pokazać wam, jak wyglądają na November. Kto zna angielski? Niech mi przypomni, przepraszam. Co jest November? Listopad. O, widzicie, listopad. Listopad 2012. Operating System Family, czyli rodziny systemów operacyjnych. Przygotujcie się. Linux to 93,8% systemów operacyjnych wykorzystywanych na najszybszych komputerach świata. Dlaczego? Dlatego, że jest wolny i otwarty, że ośrodki akademickie mogą bez żadnych przeszkód wykorzystywać go tak, jak potrzebują. Tutaj pokażę dalej LibreOffice. To jest strona domowa projektu